i język mnie łaskocze. Dobra, jestem CityDZU i witam ponownie w moim Zagrajmy w Spyro 2 Riptos Rage. I ostatnio w tym Let's Playu zdobyliśmy talizmany na wzgórzach przełomu i stożku magma. No jeszcze poza tym byliśmy na torze nad Metropolią. I dzisiaj mniej więcej w tym Let's Playu w tej grze zdobędziemy ostatni talizman z krainy zwanej Cienistą Oazą. A więc tam się udamy. I to wszystko dzięki magicznym zdolnościom naszej przyjaciółki Elory. Would you like me to take you to a world where you can find a new talisman? Heck yes! Great! I'll take you to a new portal. I oto jest on, portal do Cienistej Oazy, ale teraz tam nie wejdę. Tak, najpierw myślę, że fajnie byłoby zaliczyć się tor lodowy. Do którego droga, jak pamiętam, właśnie jest tutaj mniej więcej. To właśnie ta oto jakby wysepka oddzielona od reszty tej całej jesiennej, od tych całych jesiennych równin. I oto on, portal do toru lodowego. A więc teraz tam lecimy. I okej, na tym torze mamy do zniszczenia albo pokonania łuki, eskimosów, łyżwiarzy i potwory morskie. I jednak wiecie co, ten tor chyba jednak jest trochę bardziej skomplikowanie zbudowany niż tor nad Metropolią, bo właśnie pamiętam, że w sesji próbnej właśnie minąłem gościa, więc od razu sobie pozwolę na give up. Pamiętam, że naprawdę ten tor dziwnie pokonałem właśnie w swojej sesji próbnej, właśnie najpierw zająłem się połową tych całych eskimosów, potem dopiero... A to potem właśnie zająłem się od razu łukami, potem na przemian właśnie pokonywałem łyżwiarzy i te potwory morskie, tak no właśnie na przemian i tak dalej. Właśnie taką właśnie dziwną kolejność właśnie pamiętam, że podczas sesji próbnej obrałem i to mi zajęło ten tor, pamiętam wtedy tak około minuty i 18 sekund. Nie wiem, czy to dobry czas, czy nie, ale spróbuję jednak teraz to wszystko pokonać się... taką kolejnością normalną, czyli właśnie najpierw eskimosie, potem łyżwiarze, jak się orientuję, są kolejni. No właśnie też po drodze, jak mówię, są te same potwory morskie. Okej, chyba jednak wszystko będzie znowu takie właśnie pomieszane, że właśnie będą i potwory, i łuki, i tak dalej. To wszystko będzie strasznie pomieszane właśnie na tym torze, właśnie mówię, no to jest jednak tor też całkiem dziwnie skonstruowany, że tak to powiem. Łyżwiarz tutaj widzę kolejny. Tutaj jeszcze łuk, jak mówię, no trochę eksperymentuję tutaj, ale może coś z tego wyjdzie. Oto mamy wszystkich łyżwiarzy zaliczonych. Zostały tylko łuki i potwory morskie, no oczywiście jeszcze kula na ten tor. Tyle, że ja już nic nie widzę! Hello, o tu widzę jest łuk. Teraz gdzie? O tam na górze widzę jest kolejny łuk, który mi dodał 2 sekundy do czasu. Okej, może to jakoś wyjdzie, chociaż nie wiem, czy czas będzie lepszy od tego, który osiągnąłem na sesji próbnej. Jeszcze jakiś łuk gdzieś został. Jeden łuk, jeden potwór. Okej, to jest trochę niefajnie, powiemy szczerze. To ile, które minąłem, ono będzie ważne za chwileczkę, wam z góry powiem. I wiecie co, chyba jak zawsze od nowa. Tak się zdaje. Tego się nie spodziewałem, what the fuck! Tam nie widziałem tego potwora, mnie go wolę strzeżę, bo chciałem utonąć, what the fuck, gro! Dobra, od nowa. Ja nie mogę, to było piękne. Okej, teraz może inna kolejność, może teraz się zajmę tymi łukami teraz w tej chwili. I potem zajmę się potworami i tymi łyżwiarzami na właśnie pod koniec, się nimi zajmę, tak będę właśnie mieszał. Spyro, leć cały czas! Leć, leć, Johnny! Ale Boże, to było piękne! Zupełnie na ślepo w tego potwora wycelowałem i trafiłem, what the hell! I to dlatego, bo chciałem utonąć, bo sądziłem, że ten, że... mamy za mało czasu na szukanie właśnie potwora i łuku. Wow! O kurczę, za pójdę z tym ogniem wyskoczyłem z moim słupem ognia! Wow, to było niespodziewane. Dobra, próbujemy cały czas jednak. Całkiem się dobrze chyba z czasem trzymamy, więc chyba mi to wyjdzie. Wybaczcie, ale... jestem po prostu pod wrażeniem tego, co się teraz stało. O, też właśnie zamiast tymi właśnie gościami na skuterach śnieżnych. I został mi jeszcze znowu jakiś potwór. Czy to znowu gdzieś tutaj będzie? Bo chyba tu gdzieś był ten potwór, którego wtedy właśnie niechcący zabiłem. Czy
to ten? Czy jest ostatni? Jest ostatni, okej, więc mamy to zaliczone. Okej! Minuta 19, całkiem dobry czas, jak mówię. Osiągnąłem minutę 18 podczas sesji próbnej, wszystko pokonując w podobny sposób. A to jeszcze nie koniec, jeszcze mamy oczywiście, jak mówię, na tym torze do zdobycia kule. I jak pamiętacie, mówiłem, to iglo będzie dla nas ważne. Niszczymy i Hunter, jak on się tam zmieścił, nawet nie wiem. Bo mi się zdaje, że on jest wyższy od igla. A to nie tam wie, tam nie mógł się oczywiście tam się sobie usiąść, czy tam kucnąć, ale tu widzicie, że stoi cały czas. I tak on tam się mieścił, nie wiem. Co masz dla mnie tym razem? Looks like you're ready for a more serious challenge. How about a little paragliding? You're not afraid of heights, are you? Serio? Ty się pytasz smoka, czy ma lęk wysokości? Tak bym się pytał ryby, czy się boi wody. Serio? Oczywiście, że... Lecimy na to twoje wyzwanie. Okej, czyli na czym to będzie polegało, to na tym, że musimy, że teraz Sparrow będzie leciał na spadochronie i będzie musiał z nim przejść przez pierścienie. I to może być szczerze też niełatwe zadanie, bo no, jest tutaj trochę też manewrowania, jest tych pierścieni całkiem dużo. O właśnie, tu już myślałem, że skręcę w nieodpowiedniej chwili. I nie wiem, Hunter mówił, że jedzie na tym, na skuterze teraz... że będzie jechał na śnieżnym, a to jest przecież skuter wodny. Ale się nie udało. Jak mówię, to zadanie jest całkiem niełatwe, całkiem trzeba czasami nieźle manewrować, więc... Naprawdę nie jestem zły, że mi się nie udało za pierwszym razem. Wybaczcie, ale mi się to cały czas coś śmiać od tego, co się stało. Wybaczcie, tak po prostu jest. Zresztą w ogóle też się dziwne rzeczy dzieją u mnie. A czy bo nie wiem, czy pamiętacie ci co na Animator 3? Ostatnio mówiłem, że u mnie 3 razy w miesiącu nie było wody. Otóż wiecie, co się stało teraz dzisiaj u mnie w domu? Woda mi wyciekała z sufitu w łazience. Poważnie. Woda wycieka mi z sufitu w łazience. Po tym jak wody nie miałem 3 razy w miesiącu. Serio! Kurde, te dziwne rzeczy, tyle wam powiem. No ale okej, mam tylko 4 pieśnienie do końca i już to chyba, już chyba to wyzwanie zaliczymy. I proszę bardzo. W lataniu? No to chyba wszyscy wiemy. Chodźcie tak, myślę, że Spyro nie lata, tylko wiecie, się wznosi w dół z tymi skrzydłami. Że do lotu potrzebuje super, no, dopalacza super lotu. A Hunter po prostu potrzebuje skrzydeł i już od razu ma latanie opanowane, niczego nie potrzebuje, tylko skrzydeł i lata lepiej niż Spyro, szczerze, więc... Trochę ciekawe. Dobra, mamy kulę i wychodzimy. Dobra, dzisiaj się zanosi całkiem dobry let's play, tyle wam powiem po tym, co się teraz działo na tym wszystkim. Ja nie mogę. Okej, teraz w końcu przejdziemy do cienistej oazy, czyli właśnie tego poziomu, gdzie jeszcze nie mamy zdobytego talizmanu. To właśnie już będzie ostatni 14 talizman w tej grze do zdobycia. A więc idziemy teraz tam. Tak, ten most, który dla nas otworzył, który dla nas podniósł Moneybags, jest dla nas cały czas otwarty. I możemy wskoczyć do kolejnego portalu. Save complete. Co to za odgłos słychać? Takie ding! To jest dziwny, najdziwniejszy odgłos słychania, jaki w ogóle w życiu słyszałem tak naprawdę. Taki ding! Nie wiem. Dobra, mamy tutaj pomóc z takim oto hipciom, które chcą się dobrać do tych oto jagódek, czy cokolwiek to są za owoce. To powiesz, panie hipciu? Spyro, it's a good thing you're here. I've been trying to get a berry out of this magic berry bush, but I'm just not strong enough. A czy nie za silny, czy po prostu nie za wysoki, żeby je dostać? Jeszcze tak o tym myślę, Spyro też nie jest zbyt wysoki, ale wiecie, szarżony tak, no tutaj będzie mógł pomóc temu hipciowi zdobyć jedną z tych jagódek, która leci z tego drzewa. A to nie wiem, czy to jest jagoda, czy po prostu mówię na to jagoda z jakiegoś powodu, bo będzie owoc tam jakiś, nie wiem, nad nie wiadomo jaki. Może to jest owoc łumpa, kto wie?
I tak, właśnie przed chwilą widzieliście, co się dzieje z tymi całymi hipopotamami, które właśnie takie owoce zjedzą. Otóż one rosną w siłę i się przebijają przez takie oto bramy. I to nam pomoże przejść przez ten oto poziom. Tu mamy kolejnego przeciwnika, taką oto właśnie panią Jean. To taki oto puff. Który, co jest ciekawe właśnie, to, że jeżeli one właśnie u siebie rozłoży ogon, to się patrzy w naszą stronę, co jest całkiem, przyznaję, ciekawe. Właśnie tak pokazuje się ze swojej najlepszej strony. Otóż tak, na tym poziomie pawie są właśnie źródłem motyli, więc jeżeli szukacie zdrowia, to właśnie szukacie tych całych pawi. Tu mamy właśnie takich oto moich wojowników z mieczem, którzy no nie są trudni. Tu mam jeszcze wojowników z tarczą, którzy są oczywiście odporni na ogień, jeżeli są do nas zwróceni przodem. Jeżeli jednak się zaatakują od tyłu, to jednak oni się od razu oni padają po ataku ogniem. Tu widzę, znowu jest kolejny owoc, na który hipopotam czeka z niecierpliwością. A tu widzę jeszcze jeden, ale widzę, że już jednak tamten hipster się przedostał przez kolejną bramę. Tu kolejna pani Jean. I tu trochę kręcacie w kółko. Jezu, zaraz puszczę pawia. Nie mówcie mi, że tego się nie spodziewaliście, serio. Miałem to planowane jak nic. Ok, tu mam więcej tych całych wojowników, jak mówię, ci starczą. Jeszcze tych odgłosów takie haja! Jak Bruce Lee znowu. Z kolei ci bestarczy takie robią takie fuck yeah! Coś takiego, tak właśnie się do walki widocznie rozgrzewają. Ok, kolejne drzewko z jabłkami było tam na górze, więc teraz musimy tędy się jakby wspiąć. Nie, ten poziom, szczerze, mi się nigdy w nim nie podobała muzyka, bo była taka trochę strasznie chaotyczna dla mnie zawsze. Nie wiem, czemu taki trochę chaos, tak trochę, nie wiem. Jakoś się mogę w niej wyczuć melodii i tak dalej, nie wiem. Czy będzie fakie? A nie, od razu macha mieczem. Tak właśnie macha w te i we w te, z nadzieją, że nas trafi, no ale trafić nas oczywiście, no mu się nie udało. Mamy go z głowy. I kolejny haja! I tak dalej. Tak, tych starczą trzeba trafić się dwa razy szarżą, jeżeli właśnie się ich zaatakuje z przodu, szarżą właśnie raz, potem trzeba jeszcze drugi raz ich dobić. Znaczy drugi raz albo szarżą, albo ogniem, cokolwiek wam pasuje. Jednak trzeba właśnie ich atakować szybko, bo jednak oni potem, jeżeli ich na tyle szybko nie zaatakujemy, to oni potem znowu swoją tarczę jakby zespawnują i potem znowu oni będą ją mieli przy sobie. Tu znowu pani Jean, która strzela, nie wbiegnij w to. Tak, pani Jean strzela takimi oto dziwnymi kulami, które nad niem czym mają być tak naprawdę. Nie są to ani kule ognia, ani kule błyskawicy, ani kule, nie wiem, po prostu energii. Są to kule z jakiegoś tam, nie wiem, jakieś takie mają w sobie, są jakieś takie zielone kule, znaczy kryształowe kule z zielonym czymś w środku, nawet nie wiem, co to ma być. A gdy mamy taką to jeszcze kulkę jakby z kwasu, taką kwaśną kulę i ona nam się przyda za chwileczkę. A właściwie już teraz. Ok, tu znowu widzę, kolejny gość się pilnuje bramy. Oj, chyba mi się udało go od tyłu zaatakować, więc widzicie że właśnie, że jak się go od tyłu atakuje, to on od razu pada po jednym uderzeniu, jak mówię, jeżeli od przodu, to po dwóch dopiero. I tak teraz, jak mówię, Sparrow musi wziąć tą kulę kwaśną i spłonąć ją w kierunku kolejnego drzewa z owocami. Tymi jagódkami, umpa, cokolwiek to jest, jakieś tam jabłka, modele, co mnie to tam obchodzi, nawet nie wiem. Okej, okay, idziemy teraz tutaj. I to trzeba była ostatnia brama do zniszczenia przez te całe hipopotamy. Nie wiem, czasami mi się wydaje, że te hipopotamy trochę jak żółwie wyglądają, nie wiem czemu. Tak trochę, nie wiem, taki wygląd mają podobny. To jakiś jeszcze ze skrzydłami, nie wiem czemu, po co komu... Nie wiem, po co hipopotamu skrzydła? Nie wiem, może też mam marzenia jak człowiek, że chcą latać, nie wiem. Okej, okay. Czas na talizman. Now we can eat berries all the time. Here, take this. It's a gift from all of us hippos. Aż te hipopotamy obrzasłuchy? Nie, wiecie, że obrzasło to grzech? A nieważne, okej, okay, to jest, jak mówię, ostatni 14 talizman do zdobycia. Coś jeszcze powiesz? Okej, okay, więc jeszcze ktoś ma dla nas jakąś tam, jakby pracę? Jakąś robotę? Bruno, co za dziwne imię dla takiego małego hipcia. I on mówi nam o tym, że jacyś trzej złodzieje ukradli im lampy. I oczywiście musimy my te lampy odzyskać. Taki złodziej.
Gdzie? Jak wyglądają? No to oni. No dobrze, mniej więcej się patrzyłem właśnie w teren, gdzie oni się mogą, gdzie oni się właśnie pojawili mniej więcej. Więc teraz tam dojdę do nich i ich oczywiście złapię. O, to właśnie jeden z nich, właśnie tutaj w takim jakby zamkniętym korytarzu. Oczywiście musimy go ścigać. Właśnie to ci złodzieje wracają ze sporo jedynki, chociażby tam, wiecie, byli złodzieje smoczych jaj, których właśnie trzeba było ścigać po terenie i właśnie oni byli mniej więcej tak samo szybcy jak Spyro. To właśnie oni wracają w postaci takiego to złodziei lamp. No też takich złodziei podobnych się zobaczy w Spyro Trójce, ale o tym oczywiście teraz nie będę mówił, nie będę oczywiście tej gry wam szczególnie spoilerował. Tak, drugi złodziej będzie gdzieś tam, właśnie w tamtych okolicach. Od widzę, że jeszcze jest skrzynka niezniszczalna. O, nie udało mi się skok tutaj. Chyba pamiętam, że jeden z tych złodziejów był gdzieś... tak, jeden był tam, jeden był gdzieś w pobliżu, to na pewno. Bo właśnie tam w tych okolicach, oczywiście miałem rację, że tam jeden się pojawia. O, też widzę, że pominąłem klejnoty na tych oto schodach. Więc dobrze, tutaj mi ten back... No dobrze mi to wyszło z tym całym backtrackingiem. I teraz, okej, on jest tam. I go właśnie zmusiłem do... zeskoczenia na dół. Więc teraz możemy go spokojnie ścigać.